Księże biskupie Józefie, panie prezydencie szanowny, księża zgromadzeni w tej katedrze, wszyscy umiłowani i pozdrowieni na początku, bracia i siostry. Uchwalenie pierwszej w Europie nowoczesnej konstytucji 3 maja 1791 roku jest uzasadnieniem dla dzisiejszej uroczystości, dla dzisiejszego narodowego polskiego święta. Dodatkowym uzasadnieniem w Polsce jest także fakt, że od 1920 roku w tym dniu Kościół Polski wspomina Matkę Bożą, Królową Polski, a jest to święto ustanowione przez świętego biskupa, jego prośba dotarła do Rzymu, Bilczewskiego ze Lwowa, na pamiątkę ślubów króla Jana Kazimierza, jakie miały miejsce w katedrze lwowskiej. Ta synteza państwowo-kościelna, chciałoby się powiedzieć, pozwala nam dzisiaj świętować zarówno w kościołach, w ludzkich rodzinach i domach, na ulicach wiosek i miast, a także świętować na ulicach i miejscach różnych naszej stolicy Warszawy. Prawdziwe świętowanie, którego nam tak bardzo dzisiaj brakuje, zawsze musi zawierać na pierwszym miejscu radość. Radość płynącą z wspominanych wydarzeń dawnych i współczesnych. Świętowanie musi zawierać wdzięczność przodkom i współczesnym. Świętowanie zawiera refleksję nad przeszłością i teraźniejszością, ale zawsze refleksję ku przyszłości. Jest to zawsze refleksja i powinna być poważną refleksją, nawet wtedy, kiedy trzeba wysnuwać wnioski, które czasami bywają wnioskami gorzkimi. Konstytucja 3 maja, którą dzisiaj wspominamy, także w Kościele, była wydarzeniem i dziełem wielkim, zarówno w Polsce, jak i w Europie, nawet jeżeli niektórzy próbują pomniejszać jej znaczenie. Była swoistym manifestem I Rzeczypospolitej, a równocześnie była rozwiązaniem wyprzedzającym swoją epokę. Była fundamentem budowania państwa sprawiedliwego, państwa bezpiecznego i nowoczesnego. Niestety nie zapobiegła drugiemu i trzeciemu rozbiorowi Polski, nie zapobiegła temu, że Polska straciła swoją niepodległość i suwerenność. Była niewątpliwie lekarstwem właściwym, lekarstwem dobrym, ale niestety lekarstwem podanym za późno, ciężko chorej I Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Tym niemniej pomogła Polsce przetrwać 123 lata rozbiorów. I była poniekąd punktem odniesienia do wszystkich działań niepodległościowych, które miały miejsce w XIX wieku. I była także w jakimś sensie najgłębszym tego słowa, mianowicie fundamentem tożsamości Polaków podzielonych na 3 rozbiory. Bracia i siostry, można powiedzieć, że dzisiejsze czytania Piątej Niedzieli Wielkanocnej właśnie mówią nam o tożsamości naszej. Naszej tożsamości chrześcijańskiej, naszej tożsamości religijnej. Mówią nam przede wszystkim dzisiejszej Ewangelii, kiedy Chrystus mówi do nas: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. To wszczepienie w Chrystusa i trwanie w Chrystusie jest źródłem naszej tożsamości chrześcijańskiej. Zostaliśmy i staliśmy się przez to wszczepienie na Chrzcie Świętym dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. A wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni tak, jak On jest. To jest fundament i źródło naszej tożsamości, naszego bycia chrześcijaninem. I z tego wynika także to, co przypomina nam dzisiaj Jezus. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeżeli nie będziecie trwali w innym krzewie, wszczepieni, jeżeli będziecie gałązkami oderwanymi od Chrystusa, bo On jest winnym krzewem,
nie możecie przynosić owocu. Kto trwa we mnie, ten przynosi owoc obfity. Jeszcze bardziej chciałoby się powiedzieć dalej i głębiej idzie święty Jan Apostoł w dzisiejszym liście z drugiego czytania, kiedy mówi: bracia, nie miłujmy słowem i językiem, ale miłujmy czynem i prawdą. To jest konsekwencja tego, że jesteśmy wszczepieni w Chrystusa i mamy przynosić owoce, a przede wszystkim są to owoce czynów miłości. Czynów miłości, nie tylko słów i nie tylko miłości głoszonej językiem. Kiedy Jan Paweł II w 97 roku na krakowskich Błoniach kanonizował królową Jadwigę, całe jego kazanie było oparte na tych słowach świętego Jana Apostoła. Odnosił te słowa do królowej. Bracia, mówił, nie miłujcie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Mówił to o królowej, która była królową naszego narodu, ale równocześnie była wielką osobą czyniącą dzieła sprawiedliwości, miłości i miłosierdzia. Zakładała szpitale, zakładała domy charytatywne w Krakowie i poza Krakowem, w całym swoim ówczesnym królestwie. Dbała o kulturę, dbała o naukę. Wyrazem tej troski za życia i po śmierci była troska o Akademię Krakowską, która zreorganizowana po jej śmierci z jej funduszy zostawionych stała się potem Uniwersytetem Jagiellońskim. Zwróćmy uwagę, że te słowa miłujcie nie słowem i językiem tylko, ale czynem i prawdą, mówił Jan Paweł II o królowej. I ona na to zasługiwała jako królowa, ale mówił także do nas wszystkich zgromadzonych wtedy na tej mszy świętej kanonizacyjnej. Mówił do każdego z nas i mówił do rządzących dzisiaj wszystkich, którzy są następcami świętej królowej Jadwigi. I wszystkim nam mówi dzisiaj święty Jan Apostoł, a przez niego Pan Bóg, miłujcie nie tylko słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Moi drodzy, czy w tym wołaniu i w tym wołaniu Pana Boga o tożsamość chrześcijańską, o tożsamość katolicką, nie zawiera się też wezwanie do współczesnej Europy, a więc do nas wszystkich, do nas Polaków także, o trwanie w tym winnym krzewie, jakim jest europejska kultura, cywilizacja. Jest to winny krzew wyrosły z chrześcijaństwa, wyrosły na gruncie cywilizacji greckiej, na cywilizacji łacińskiej, ale przecież u podstaw swoich źródłem tego krzewu winnego Europy jest chrześcijaństwo. Jak to mówił, jeszcze raz przywołuję Jana Pawła II w 97 roku, w tym samym, co kanonizował siostrę, znaczy królowę Jadwigę Królową w Gnieźnie, kiedy przywoływał pierwszą pielgrzymkę i mówił, jest Europa wielką rzeką. Jest wielką rzeką, która ma różne dopływy kulturowe, cywilizacyjne, ale źródło i podstawa tej rzeki jest chrześcijańska. I tak jak nie może żyć rzeka tylko siłą swoich dopływów, jeżeli wyschnie źródło, tak ta Europa, w której jesteśmy i którą jesteśmy, jeżeli nie będzie dbała o to źródło, z którego wypływa, o te korzenie winnego krzewu, którym jest, to poszczególne gałązki europejskich ojczyzn, tego winnego krzewu, jeżeli będą oderwane od tego pnia, którym jest tożsamość europejska, będą skazane na umarcie wcześniej czy później. Dlatego przenosząc to na grunt Europy, na grunt Polski, jest naszym zadaniem, jest wołaniem do nas dziś, wszystkich, każdego człowieka pojedynczego i wszystkich zatroskanych o państwo, i wszystkich zatroskanych o stanowione prawo, żebyśmy nie dopuścili do zasypania tego źródła europejskiej kultury i tożsamości rozmaitymi śmieciami współczesności, których nie brakuje. Żebyśmy zawsze i wszyscy dbali o czystość,
tego źródła, z którego Europa jako rzeka wielka wypływa, abyśmy dbali o te korzenie, które są korzeniami tego winnego krzewu naszego kontynentu, z którego wszyscy wyrastamy i dzięki czemu przynosimy owoce. Wspominamy dzisiaj Matkę Bożą Królową. Ona jest królową, królową Polski także, ale jest królową dlatego, że uczestniczy w królowaniu swojego Syna Jezusa Chrystusa. Nie zapominajmy nigdy, że jest to królowanie na krzyżu ku zmartwychwstaniu. Ona jest królową, bo stała pod krzyżem i modliła się wtedy, kiedy inni uciekli. Uczestniczyła w zbawianiu świata. Matka Chrystusa, Matka Kościoła, Królowa i Królowa Polski także. Przez jej wstawiennictwo, bracia i siostry, módlmy się dzisiaj za naszą ojczyznę. Módlmy się gorąco, szczególnie w najbliższych tygodniach, myślę, niezwykle ważnych dla przyszłości naszej ojczyzny. Módlmy się za rządzących, módlmy się za Kościół, módlmy się za wszystkie rodziny w Polsce i módlmy się za wszystkich naszych rodaków.